Witajcie, kochani, witajcie. Mamy niedzielę, 10 lipca 2022. Przyszłam tutaj, gdzie nikogo nie ma. Jest ta cisza, jest natura i wygląda na to, że pokażę Wam więcej tej natury, bo tylko tu przyszłam. Nikogo na placu zabaw nie ma, wszyscy są na tym drugim, ciekawszym. No i oczywiście nie trudno się domyśleć, że wszyscy idą tutaj. O. Sama bym popuściła się na tych różnościach, popatrzcie sobie. No, no jak fajnie. Sama bym tu sobie usiadła, popuściła się. A tam dalej są jeszcze fajniejsze rzeczy. Dla dzieciaków, nie wiem czy widzicie. Witajcie, kochani, witajcie! Ja przemieszczam się. Zaczęłam kręcić gdzie indziej, bo tu jest wielki plac zabaw, ale także piękny lasek. Tam z tyłu jest woda. Aż się prosi właśnie, żeby do Was coś powiedzieć z tego terytorium. Oczywiście wspaniałe drzewa, o które nawet można się swobodnie oprzeć. I po to tu jestem. Absolutnie cudowny weekend. I wczoraj, i dzisiaj. Co to oznacza? A to oznacza, że temperatura, ja bym powiedziała, około 23 stopni. Żadnej wilgotności, żadnych wiatrów, lekki wiaterek, śpiew ptaków, słoneczko świeci. No, już dzisiaj w niedzielę to jest zupełna bajka. Wiecie co, te sosny jak pachną. Te ptaszki ćwierkają. No jest naprawdę wspaniale. Zrobię potem Wam 360. Jest kapitalnie. I ponieważ ten kolejny czas od 12 już, myślę, do końca roku będzie coraz bardziej intensywny, co najważniejsze to jest być ugruntowanymi. A więc zupełnie spokojnie chodząc, i kiedy to mówię, to zdejmuję buty, klapki mam oczywiście, boso teraz, na ziemi, oparta o drzewo, i wsłuchująca się w odgłosy natury. Jest to najpiękniejszy dźwięk dla mnie, jaki może być. To jest dla mnie raj. Bycie na łonie natury. Coś wspaniałego. Nie wiem, na ile słyszycie, czy słyszycie ćwierkanie ptaszka. I mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Ale tu nie chodzi o mnie w ogóle w tej chwili. Tylko o to, żebyście uziemili się razem ze mną. Dzisiaj jestem wygodnie oparta o piękną sosnę. Nogi bose na ziemi. Korzeniami wrastam razem z tą sosną w głąb ziemi. Ta energia, widzicie, zmienia się, bo nowa energia, ona ciągle staje się odnowiona i odnowiona. Dużo energii ze wszechświata przychodzi. Jest rzucana ta nowa energia dawkami do naszego DNA i dlatego przebudzamy się ciągle do czegoś nowego.
rozumiemy więcej, mamy eureka moment, ale stajemy się także i bardziej wrażliwi, bardziej empatyczni, przebudzamy. Ta żarówka zaczyna się zapalać. Więc to nie to, że już przebudzamy się i już na dobre przebudzeni, tylko stopniowo coraz więcej odkrywamy, coraz bardziej rzeczy stają się jasne. Co do tej pory było jeszcze nie do pomyślenia, nawet dla nas samych indywidualnie, ludzi przebudzonych, to ciągle przebudzamy się do więcej prawdy. Ja tak sobie dzisiaj siedziałam, zanim wyszłam tutaj i myślałam o politykach, którzy widzicie, ja oglądam w Polsce, jak już wyruszają ze swoimi programami. Świetnie, pokazują, co sobą reprezentują. Tylko ja mam nadzieję, że mówią prawdę. Bo co powinno być dodane i być może jako poprawka, dodatek do konstytucji w każdym kraju? To jest to, że to, co obiecują i dlatego wygrają prezydenckie później wybory, czy wybory do czegokolwiek by to nie było, że będą decydentami. Powinno być tak, że muszą dotrzymać tego słowa. Że te programy, które tak uwielbiają pokazywać, przedstawiać przed narodem, później dotrzymają słowa. Bo jeśli nie, out. Dziękuję, do widzenia. Jesteście kłamczuchami, oszustami i od nowa wybory. To wtedy te programy różnych partii miałyby sens. Ponieważ kto najlepszy, niech wygra. Kto potrafi najwięcej, najlepiej, niech wygra. Ale niestety musi dotrzymać słowa. A nie jak to jest wśród polityków. Naobiecują gruszki na wierzbie, złote góry, a później ups, nie robią nic. Więc to tak nie powinno być. Ja jestem za tym, żeby to było prawdziwie. Nawet nie chcę wchodzić w szczegóły, ponieważ ja już niejako widzę, jak to może wszystko się dziać, ale niech na razie dojdzie do końca lipca. Niech się pokaże, co ma pokazać. I dopiero po 1 sierpnia będę mówić coś dalej. Niech nam wszystkim ten węzeł północny, czyli przeznaczenie, pokaże, gdzie jesteśmy na właściwej drodze. Czy spełniamy swoją misję życiową, czy też nie, tak jak powiedziałam. Globalnie, państwowo, narodowo, środowiskowo i indywidualnie. Będzie bardzo ciekawy czas. Ale dlatego, wiecie, to ugruntowanie jest ogromnie ważne. Ugruntowanie, ten spokój wewnętrzny, to wyciszenie. Więc jeżeli macie możliwość wyjazdu na wakacje, wypadu za miasto na weekend, czy choćby na parę godzin na łono natury, to definitywnie polecam. Mam nadzieję, że te ptaszki słyszycie. Jest fajnie, jest fajnie. W ogóle jestem w bardzo spokojnym nastroju, muszę wam powiedzieć, czyli nie ma nerwów, nie ma jakiegoś podniecenia czymś. Nie. Zupełnie luz bluz, zupełny spokój. A jeszcze w taką pogodę, kochani, naprawdę chce się żyć. Naprawdę chce się żyć, jest wspaniale. I o tym trzeba myśleć, co najlepsze. Nie wiem jak wy, ja ostatnio zauważyłam, że nawet wczoraj, zdaje się, kiedy miałam odrobinę czasu,
w sobotę, marzyła, co mi się już za często nie zdarza, żeby zatopić się kompletnie w marzeniach. A jednak tak było. Jak widzę siebie w przyszłości? Czego naprawdę bym chciała, pragnęła w sercu, w duszy? I do tego stopnia weszłam, jak w trans, że ja siebie tam widziałam. No i o to właśnie chodzi, żeby przyciągnąć do siebie to, czego pragniemy, należy wejść bardzo głęboko. Okay? To poczuć, odczuć. Uwierzyć, że to już jest twoje, że to już się dzieje. No i jak trwa 68 sekund? Jak to mówi Abraham Hicks, to naprawdę już staje się rzeczywistością. Bo można myśleć o czymś przez 17 sekund, numer duszy. Ona też właśnie to mówi. Ja absolutnie w to wierzę i to nieraz robiłam. I żeby naprawdę utrzymać uwagę na czymś, kompletnie tylko na tym, przez 17 sekund, to już jest coś. Ale utrzymać to przez 68 sekund, to jest jeszcze większe coś, więc kiedy tak zamarzymy się, zanurzymy się w tych swoich pragnieniach, w tej rzeczywistości, którą chcemy mieć, staje się jeszcze wtedy mocniejsze, oczywiście. Więc pokażę wam odrobinkę, bo wiecie, mamy 13 tę super pełnię księżyca w Koziorożcu, tak na szybkiego. Widzieliście, co się działo z Boris Johnson, no bo Koziorożec, jeżeli słuchaliście tego czytania, na tydzień od 11 do 17 polecam. Tam właśnie mówiłam, że Koziorożec reprezentuje władzę, rządy, zarządzających, korporacje, CEO i tak dalej. No i Boris Johnson zrezygnował, podał się do dymisji. Oczywiście wygląda to bardziej na takie coup, czyli taki zamach wewnętrzny, bo 57 osób z jego własnego rządu wycofało się, podało się do dymisji. Więc rząd upadł. To, co wydawało się nie do pomyślenia, zaraz następnego dnia były premier Japonii. Były premier Japonii, i tu szukam, Abe, wiem, że się nazywa, Shinzo Abe, został zabity w biały dzień. I co jest ciekawe, to on był premierem, zdaje się, 4 tury po kolei. Wiem, że trzymał sztamę z prezydentem Trumpem. I w ogóle to konserwatywny, tak samo jak Boris Johnson jest konserwatywny, czyli prawica. I młody człowiek go zastrzelił. Mówię oczywiście o Shinzo Abe. Biały dzień. I co jest interesujące, to, że w Japonii bardzo trudno jest otrzymać pozwolenie na broń. Przede wszystkim Japończycy nie chcą mieć broń. Nie wierzą w posiadanie broń. Nie chcą walczyć i mieć do czynienia z uzbrojeniem bronią. Okay? Oni chcą spokojnie żyć. To jest ich tradycja, to jest ich kultura. Jeżeli już ktoś stara się o broń, no bo jakiś myśliwy i tak dalej, ma jakieś tam powody ważniejsze, to tak ścisłe są poszukiwania nie tylko na temat jego życia, ale rodziny, ludzi, z którymi się, wokół których otacza. Więc to jest poważna rzecz, otrzymać pozwolenie na broń. No i co? Znalazł się człowiek,
który zastrzelił tego Shinzo Abe pistoletem zrobionym przez siebie samego w domu. Bronią własnego wyrobu domowego. No, pistolety same nie strzelają, ludzie strzelają. A jak ktoś naprawdę chce coś zrobić złego, to zrobi. No i na to najlepszy dowód. Więc takie rzeczy się dzieją. No i zobaczymy, co będzie dalej, bo to 13. 2:38 po południu czasu nowojorskiego, więc 11:38 czasu kalifornijskiego. No i dodajcie sobie w Polsce, to po 20:38, 13 lipca. Więc to będzie bardzo ciekawe, co się będzie działo, bo ja już widzę potem, idziemy w stronę coraz większej intensywności i to tak do końca roku. Rzeczy się będą zmieniać. Ja wczoraj oglądałam filmik, rzucę pod spodem, jeśli nie zapomnę, o człowieku, akurat to czarnoskóry, sędzia był biały, policjanci, no jest w sądzie. On jest oskarżony, ten czarnoskóry, sobie siedzi. Koło niego adwokaci i po drugiej stronie prokuratorzy. Tego sędziego doprowadził ten oskarżony do białej gorączki. Ja się czegoś takiego nie widziałam, ponieważ w sądzie obowiązuje, hej, ty mówisz, będziesz miał czas na to i on go przekonuje, będziesz miał czas na to, ja ci dam czas, żebyś się wypowiedział. A na razie to co ma być. Ten oskarżony nie przestał mówić nawet na sekundę, okay? Mówił, w ogóle nie słuchał tego sędziego, mówił dalej. W końcu ten sędzia powiedział, żeby mu zalepić usta czerwoną taśmą. No, zrobiono to. Wyobraźcie sobie, że on dalej mówił, ale już w tym momencie ten sędzia naprawdę dostał białej gorączki. Co dalej, nie wiem, ponieważ wyłączono filmik. Nie wiem, co dalej się stało. To było kiedykolwiek przedtem nie do pomyślenia. Policjant zatrzymuje kierowcę. On i tak robi, co chce. Przyjeżdża więcej policjantów. I do niego się zwracają, a on, F you! No nie mogę powiedzieć, bo nie chcę przeklinać. Bardzo brzydko. Do policjanta. To dajcie wy mi święty spokój. Spadajcie. Rozumiecie? Więc kiedy taki uran dochodzi, tak jak będzie tego 31 lipca i ten 1-2 sierpień, drugi w Polsce, kiedy to dojdzie z tym węzłem północny, uran w byku i Mars w byku, wszystko jest możliwe. Ponieważ uran to jest rebel. Uran to ten, co się sprzeciwia. Jest za wolnością. Jest za swobodą. Za niezależnością. I proszę mnie tutaj nie ograniczać. Okay? Więc wszędzie to, co było za mordyzmem, może się nieciekawie skończyć. No, będziemy obserwować, ja też. I jeszcze jedną notatkę zrobiłam, że w USA ponad 60 tysięcy żołnierzy traci zarobki i ubezpieczenia. Dlaczego? Bo nie są zaszczepieni. Prezydent kazał się zaszczepić, oni się nie zaszczepili. Te lockdowny i tak nas zniszczyły światowo. Jedynie Szwecja była mądra, chyba jedyna, z tego co ja wiem, że ten model szwedzki mówił, nie, my żadnych lockdownów nie robimy. My nie robimy żadnych przymusów, nie ma dyktatury. I oni wyszli na tym najlepiej. Cała reszta potraciła pracę. I
biznesy, interesy, domy, oszczędności. Jest katastrofa. No więc niech to będzie wskaźnikiem, kochani, jeśli mogę poradzić, kogo wybrać na kolejnego prezydenta. Na pewno nie wybierajmy dyktatorów. A poza tym to pokażę wam to, co tutaj dookoła ja widzę. Widzicie, jak nie ma nikogo, a nikogo. No i wreszcie jestem taki cudowny spokój. Tam jest woda, za chwilę zobaczycie. Tam jest woda, plaża. Już widzę, pływają łodzie. Tam dalej inny plac zabaw, gdzie właśnie wszystkie dzieci są. Kiedy widziały, że ja tu przychodzę, to wszystkie stamtąd przyszły tutaj. Dziwcami. No ale kiedy odeszłam pod drzewa, no to już przeszły tam. No świetny jest tam ten plac zabaw. Nie wiem, czy widzicie, o tam. Jest kapitalnie. No i parking, ulica. Z tamtej strony. I wiecie, jest cudownie. Naprawdę, ja nie mogę się wręcz, muszę wam powiedzieć, nacieszyć tą ciszą, tym spokojem, tym uziemieniem, tego jak najwięcej. I tego jak najwięcej, kochani, będzie nam oczywiście potrzeba. Nawet sobie nie myślimy inaczej. Gdzie się da? Nad wodę, do lasu, do parku, w góry. Ścieżka zdrowia, na rowerek, jeżeli jeździcie. Na łódkę, jeżeli pływacie. Ale wszędzie bezpiecznie, bo jeżeli nie pływacie, jesteście na tej łódce, no to trzeba założyć kamizelkę taką ratunkową, która w razie czego, wszystko robić mądrze, jedno słowo, ok? Iść za głosem serca, ale zabrać mózg ze sobą, myśleć, myśleć, kochani, myśleć. Fajnie, czyli jednym słowem, ja tak tutaj, żeby odpocząć, odpoczęłam z wami. Przejdę się tam może jeszcze troszeczkę dalej, zobaczę co jest. A w międzyczasie przesyłam wam helikopter. Przesyłam wam mnóstwo miłych buziaczków, uścisków. Oddech. I wydech. Tak, tyle trwał mój wydech. Człowiek od razu się uspokaja i koncentrujemy się, kochani, w tym tygodniu na tym, co jest dla nas naprawdę istotne i ważne. I dla każdego jest co innego i to jest ok. Co jest dla ciebie? Na czym ty się chcesz skupić, skoncentrować? Co jest dla ciebie istotne? Idziemy w tę stronę. Jeszcze raz buziaczki i pa.